Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za przybycie. Dzisiaj mamy poniedziałek, 14 maja. Jutro, 15 maja, puszczany jest ruch na nowej drodze, która powstała jako łącznik, przedłużenie ulicy Batalionów Chłopskich do ulicy Szkolnej. Jest to droga, która została wykonana w nowym śladzie. Droga, którą wykonaliśmy dzięki temu, że przygotowana została wcześniej dokumentacja techniczna i uzyskaliśmy zgodę na realizację inwestycji drogowej. Mogliśmy tę inwestycję wykonać dzięki zaangażowaniu wszystkich radnych Rady Miejskiej, dlatego dziś przedstawicieli Rady zaprosiłem na to spotkanie, żeby zobaczyli prace, które zostały wykonane w terenie na własne oczy i żeby mogli przekazać też informacje mieszkańcom, którzy o to, żebyśmy zrealizowali tę inwestycję, zabiegali od kilku lat. Inwestycja jest ważna przede wszystkim dlatego, że mamy problem od lat z zakorkowaną ulicą Radomską. Ten element, który został wykonany, czyli ten łącznik, w jakimś stopniu powinien poprawić sytuację na Radomskiej, ale jest to jedna z wielu inwestycji, która ma temu służyć. Wykonana została tu nowa droga, jej długość to blisko 1 km. Mamy tu wybudowaną i drogę, i chodnik, i ścieżkę rowerową, co istotne, asfaltową, bo to zawsze środowiska rowerzystów zabiegały, więc ścieżka jest asfaltowa. Mamy wykonane odwodnienie, czyli rowy odwadniające, fragment kanalizacji deszczowej. Wykonawcą prac była firma Budromos Starachowice. Prace kosztowały blisko 3,5 miliona złotych brutto. Prace zostały wykonane w bardzo dobrze zostały wykonane i co istotne, Szanowni Państwo, one się przedłużyły, ale przedłużyły się nie bez powodu. Gdy natrafiliśmy na pewne trudności, które nie były przewidziane w dokumentacji technicznej, gdy trzeba było robić projekt zamienny, podjęliśmy decyzję, że trzeba to wykonać po to, żeby prace właśnie wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i tak też zostało to zrobione. Dziękuję bardzo kierownikowi budowy za to, że dopilnował wszystkiego, dopiął wszystko na ostatni guzik, panu prezesowi za to, że skierował tu swoich pracowników i że oni świetnie tę pracę wykonali, mojej zastępczyni i pracownikom referatu inwestycji miejskich za to, że też mnóstwo serca włożyli w to, żeby ta inwestycja została zrealizowana i jak wspomniałem na wstępie, radnym Rady Miejskiej za to, że mogliśmy mieć zabezpieczone fundusze na ten cel, bo jak Państwo wiecie, zabezpieczyliśmy fundusze własne, natomiast ta inwestycja została włożona jako nasz wkład własny do dużego projektu unijnego, który został złożony pod koniec grudnia do RPO Województwa Świętokrzyskiego. W ramach niskiej emisji staramy się o kilkadziesiąt milionów złotych i mam nadzieję, że te środki uzyskamy, a ten wkład własny właśnie posłuży temu, żeby można było inne inwestycje w naszym mieście zrealizować. Ja chciałem tylko podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie realizacji tej drogi. Chcę podkreślić to, że jednak Urząd Miasta bardzo pozytywnie podszedł do trudności, które napotkaliśmy tutaj na tej inwestycji. Chcę powiedzieć, że one były nie do przewidzenia. Nie chcę tu się wdawać w szczegóły tego, ale jeszcze raz chciałem podziękować tu pani prezydent, panu prezydentowi i wszystkim pracownikom, z panią Małgosią na czele, kierownikowi, wszystkim pracownikom, którzy tu uczestniczyli w tej pracy, a tym wszystkim, którzy będą korzystać z tej drogi, bezpiecznego i długiego korzystania z tej drogi. Dziękuję. Kierownika robót poproszę o to, żeby wspomniał budowy, o to, żeby wspomniał właśnie o tych trudnościach, na które napotkaliśmy, dlatego że to one sprawiły, że prace trwały dłużej. Ale, tak jak wspomniałem, warto było poczekać, żeby zrobić to dobrze. Tak tutaj prezydent podkreślił, napotkaliśmy na pewne trudności i w znaczącym stopniu to one się przyczyniły właśnie do długości trwania kontraktu. Po wejściu na teren budowy i wykonaniu prac przygotowawczych napotkaliśmy na grunt o bardzo niskiej nośności. Musieliśmy wtedy wykonać serię badań laboratoryjnych, które wykazały nam, o jakiej nośności tutaj mówimy. Była to nośność na poziomie gruntów G4. I ze względu na to zostało wykonane wzmocnienie podłoża gruntowego przy użyciu georusztów polimerowych. Dodatkowo na te georuszty przywieźliśmy 8000 ton kruszywa 031. Były także odcinki, na których musieliśmy wbudować geowłókninę separacyjną i wybudować dodatkową warstwę filtracyjną odsączającą wodę napływową, która konsolidowała się razem z tym gruntem. Dodatkowymi utrudnieniami, jakie napotkaliśmy, było obrywanie się skarp rowów i w tym ostatnim właśnie czasie zajmowaliśmy się umocnieniem rowu przy pomocy geokomórek w wysokości 5 cm
Dopiero tak przygotowane skarpy zostały zahumusowane i teraz gwarantuje nam to, że napływ wody nie będzie obrywał tych skarp i będą one służyły w sposób taki, jak powinny od początku. Szanowni Państwo, ja uważam, że korzyść jest co najmniej potrójna, dlatego że, tak jak prezydent powiedział, rozładowuje to ruch i była to duża inwestycja, bo ponad 3 miliony złotych to jednak jest spory koszt. Długo się zastanawialiśmy jako radni, czy nie zrobić czegoś innego, tak? Ale jednak uznaliśmy, że był to najlepszy wybór na wydanie tych pieniędzy. Drugi temat to jest także zapasowy dojazd do szpitala, z tego co wiemy. I to jest jakby kolejny ukłon w kierunku powiatu, dlatego że szpital, gdyby była reaktywowana sieć szpitali lub coś innego, to był jeden główny punkt taki, że będzie można wtedy włączyć szpital, bo musi być dwa dojazdy do szpitala, a tego nie było. Szpital był wybudowany, był jeden dojazd tylko ulicą Radomską, no który, wiadomo, był problematyczny. I trzecia sprawa, dobrze jest pomyślane też właśnie o ścieżkach rowerowych. Cieszymy się bardzo, bo też z radnymi interpelowaliśmy o wykonanie tej ulicy, także myślę, że będzie dobrze służyć przyszłym pokoleniom. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący. Szanowni Państwo, ta inwestycja to nie tylko jest ładna, ale trafiona w samą sedno. Realizacja szybka, pomysł bardzo dobry i wszyscy, którzy w tym względzie jakąś czynność wykonali na czele z panem prezydentem, to wydaje mi się, że to jest akurat to, co powinno być. Ja pamiętam z przeszłości jako młody chłopak, kiedy to była kolejka, która woziła rudę z kopalni Majówka na hutę do topienia żelaza. W każdym razie to jest piękne miejsce, a tym bardziej, że w tej chwili będzie uczęszczane, bo było jakby zapomniane. To, co powiedział kolega wcześniej, to jest droga, która umożliwi i odciąży ulicę Radomską, która, jak wszyscy Państwo wiecie, jest przeciążona, nie można dojechać, wyjechać, a szczególnie karetki pogotowia ratunkowego. Jeszcze raz wszystkim tym, którzy się do tego przyczynili, pomysłodawcom i wykonawcom, jak to się mówi, wszystkiego dobrego i szczęścia na przyszłość. Ja przede wszystkim, tak jak na sesji powiedziałem, chciałem pogratulować, bo wydaje mi się, że to jest najbardziej trafiona inwestycja w tej kadencji i mam nadzieję, że kiedyś tu będzie jakieś rondo i będą obwodnice Starachowic. Chciałbym tego doczekać. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj panom radnym, panu prezydentowi, pani prezydent, pani Małgosi, bo dzięki nim, dzięki nam wszystkim tutaj została ta najważniejsza inwestycja zrealizowana tejże kadencji. Borykaliśmy się dosyć długo z tymi problemami komunikacyjnymi, które mają miejsce, wsłuchując się w głos przedsiębiorców naszych lokalnych, wsłuchując się w głos czy też lekarzy, czy też ludzi, którzy muszą szybko dojechać do szpitala, ale przede wszystkim chodziło tutaj o to, aby te pieniądze, ten wkład własny, który gmina musiała ponieść, bo tak to należy nazwać, bo tutaj pan prezydent przez swoją skromną nic nie powiedział, ale to jest bardzo duży wysiłek finansowy, który żeśmy ponieśli. Ale dzięki radnym, dzięki naszej determinacji, jeszcze raz to podkreślam, tu są panowie radni, którzy też przez swoją skromność nic nie powiedzieli, a to oni się podpisali pod wnioskiem do prezydenta i do pana byłego starosty, pana Dariusza Dąbrowskiego, o to, aby ten łącznik powstał i to rondo, które tam w niedalekiej odległości się znajduje. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję Państwu z całego serca. Szanowni Państwo, ja wspomniałem o tym, że to jest jedna z wielu inwestycji, które mają pomóc w tym, żeby odkorkować miasto. Kolejnymi inwestycjami, które są w trakcie realizacji, jest północno-zachodnia obwodnica Starachowic, która będzie realizowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Pod koniec ubiegłego roku Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał decyzję środowiskową dla tej inwestycji i został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. To sprawiło, że można było ogłosić przetarg i wybrać wykonawcę dokumentacji technicznej. W tej chwili jest wykonywana dokumentacja techniczna. Prawomocne pozwolenie na budowę przewidziane jest na styczeń 2019 roku. Wtedy też powinien zostać ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. I to jest jedna z najważniejszych inwestycji, które mają odkorkować miasto, dlatego że ma ona stanowić dodatkowy dojazd do terenów specjalnej strefy ekonomicznej, komunikować je lepiej i wyprowadzić ruch samochodów ciężkich z centrum miasta. Drugą niesamowicie ważną inwestycją, która w tej chwili jest procedowana przez
powiat starachowicki, czyli budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Dolnych Starachowicach. Ta inwestycja jest również niezbędna do tego, żebyśmy mogli mówić o odkorkowaniu miasta, bo jak Państwo wiecie, coraz częściej zamykany przejazd kolejowy sprawia, że tkwimy w korkach na Dolnych Starachowicach i tak naprawdę mamy utrudnienia w różnych częściach miasta w związku z tym. Kolejna inwestycja, która jest w tej chwili przygotowywana, to jest budowa dodatkowego pasa na wiadukcie od ulicy Sadowej do ulicy, do Alei Niepodległości. Wybraliśmy wykonawcę dokumentacji technicznej, który w tym roku dokumentację wykona i to również będzie, no może jeszcze tego nie mówiłem, ale to będzie element projektu dużego, który będziemy składali o dofinansowanie do RPO Województwa Świętokrzyskiego pod koniec bieżącego roku. Kolejna inwestycja, która jest w programie, który przygotowaliśmy do RPO Województwa Świętokrzyskiego i który został złożony, to jest budowa tak zwanej Nowej Moniuszki, czyli połączenia pomiędzy ulicą Kielecką a ulicą Nowowiejską w Nowym Śladzie, tak by stworzyć drugi dodatkowy wyjazd z osiedla Południe i by lepiej skomunikować to osiedle z resztą miasta. To też powinno poprawić komunikację pomiędzy jedną a drugą częścią miasta. I tutaj przy samej tej inwestycji, o której dziś informujemy, budowa rond przez powiat przy ulicy Szkolnej i wspólnie z województwem i powiatem gmina realizuje przy ulicy Batalionów Chłopskich i Radomskiej, to również ma poprawić komunikację. Dodatkowo niedługo wybieramy wykonawców dokumentacji zrobienia dodatkowych zjazdów z ulicy Radomskiej na tereny specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Jeden z tych zjazdów, który projekt planujemy, czy już jest wymyślony, a za chwilę będzie przekładane to na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej, to jest wjazd naprzeciw ulicy Batalionów Chłopskich, blisko zakładu Cerrat na teren specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice. Drugi taki wjazd planujemy przy ulicy Konstytucji 3 Maja po to, żeby lepiej skomunikować tereny specjalnej strefy, na której jest mnóstwo firm, które zatrudniają coraz większą liczbę pracowników, więc to jest niezbędne, żeby można było się dalej rozwijać i żeby można było lepiej skomunikować nasze miasto.